Witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na sałatkę warstwową z tortellini, czyli prawdziwą eksplozję smaków w jednym daniu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od zrobienia sosu. W misce umieszczamy jogurt, dodajemy majonez oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem i wszystko dokładnie mieszamy. Umyte pomidorki koktajlowe przekrawamy wzdłuż na pół. Jasną część pora dość drobno siekamy. Ugotowane na twardo i obrane ze skorupek jajka ścieramy na tarce o dużych oczkach. Żółty ser również ścieramy na tarce o dużych oczkach. W szklanej misce umieszczamy kolejne warstwy sałatki. Ugotowane i wystudzone tortellini. Warstwę sosu czosnkowego. Pokrojone pomidorki posiekanego pora. Następnie rozprowadzamy kolejną warstwę sosu czosnkowego. Starte na tarce jajka. Oraz starty żółty ser. Na warstwie sera rozprowadzamy pozostały sos czosnkowy. Na wierzchu sałatki umieszczamy odsączoną z zalewy kukurydzę. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.